Witam Państwa ponownie i łączymy się z naszym zapowiadanym gościem, panią Ewą Leniart, wojewodą podkarpackim, kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Rzeszowa. Halo, halo, słyszymy się? Tak, słyszymy się, świetnie. Mamy teraz bardzo przyspieszenie właściwie kampanii wyborczej. Niedawno odwiedził Rzeszów prezydent Wrocławia, pan Sutryk, żeby wesprzeć kandydata Koalicji Obywatelskiej, pana Konrada Fiołka. Część komentatorów przedstawia pana Konrada Fiołka jako nową jakość. Czy rzeczywiście mieszkańcy Rzeszowa tak to odbierają? W wielu rozmowach, które odbywam w ostatnim czasie z mieszkańcami Rzeszowa, pan Konrad Fiołek jest znany, dlatego że był przez wiele lat, nadal pozostaje, współprzewodniczącym Rady Miasta i przewodniczącym Klubu Rozwój Rzeszowa, klubu, który wspierał pana prezydenta Tadeusza Ferenca w czasie 18 lat jego rządów. Trudno tu może mówić o nowej jakości, jest po prostu osobą, która rzeczywiście w Radzie Miasta funkcjonowała. Jak pani ocenia i z perspektywy wojewody podkarpackiego rządy pana Tadeusza Ferenca? Był to chyba jeden z najdłużej urzędujących prezydentów miast polskich. Bez mała 20 lat, bo 18 lat rządów pana prezydenta Tadeusza Ferenca wywarły znaczący wpływ na rozwój miasta. Natomiast to już jest zamknięta dekada i w tej chwili pojawiają się zupełnie nowe możliwości w związku z nadchodzącymi wyborami. A mieszkańcy też oczekują istotnych zmian, przede wszystkim zaprzestania procesu zabetonowania miasta. Ten proces był bardzo uciążliwy dla mieszkańców wielu osiedli, gdzie przede wszystkim na ostatnich skrawkach zieleni pojawiały się decyzje o warunkach zabudowy i to zabudowy budynkami wielopiętrowymi, podczas gdy zabudowa Rzeszowa jest raczej niezbyt wysoka. Oznaczało to ogromne uciążliwości dla mieszkańców, ale przede wszystkim niedostosowanie infrastruktury drogowej i w dalszej kolejności korki i problemy z dotarciem i przemieszczaniem się po mieście. W tej chwili, tak jak powiedziałam, trwa końcówka kampanii wyborczej w Rzeszowie. Przed nami chyba najostrzejsza rywalizacja. Czy zgodzi się pani wziąć udział w debacie, jeżeli takowa będzie, jeżeli kandydaci na prezydenta Rzeszowa będą chcieli debatować? Może to jeszcze nie jest końcówka, bo wybory są zaplanowane na 9 maja, więc myślę, że rzeczywiście w tej chwili kampania znacząco przyspiesza. Mamy jeszcze prawie 3 tygodnie, ale weekend majowy na pewno sprawi, że ta formuła kampanijna będzie trochę bardziej może piknikowa, jeśli pogoda w Rzeszowie pozwoli, bo na razie nie jest zbyt wiosennie. Natomiast oczywiście uważam, że udział w debacie jest naturalnym sposobem na zaprezentowanie i kandydata, ale przede wszystkim jego programu i dyskusja merytoryczna jest przez mieszkańców bardzo oczekiwana. Powiedziała pani, że formuła weekendu majowego pewnie zmieni troszeczkę przebieg tej kampanii, ale mogą się pojawić kolejne zarzuty, chociażby chodzenie bez maseczek czy łamanie obostrzeń pandemicznych. Niewątpliwie tak. Był z tym pewien problem, zwłaszcza u jednego z naszych kandydatów. Natomiast... Ale ten kandydat tak samo odpowiedział, że pani również chodziła bez maseczki, przypomnijmy. No, chodziło o konkretny moment, kiedy na czas konferencji prasowej przy podejściu do mikrofonu zdjęłam maseczkę, a po zakończeniu swego wystąpienia tę maseczkę założyłam. Natomiast on po prostu chodził po mieście ulicami i nie zwracał uwagi na to, że zgodnie z obowiązującymi wymogami sanepidu i też kwestią bezpieczeństwa epidemicznego, które było wtedy niezwykle ważne i ciągle pozostaje, dlatego że region jest bardzo mocno dotknięty przez infekcje koronawirusowe, on bagatelizował te wymogi, więc to są zupełnie dwie różne postawy. I w tej chwili myślę, że wszyscy
przede wszystkim przejęcie ilością osób, które wymagały hospitalizacji w regionie, skalą zainfekowania koronawirusem, gdzie sięga ona praktycznie 16 tysięcy aktywnie chorych w naszym regionie w tej chwili. Wszyscy staramy się te wymogi przestrzegać, chociaż też rozumiem przede wszystkim tych, którzy mówią, że już dosyć maseczek, dlatego że jesteśmy zmęczeni stanem epidemii, który trwa rok i chcielibyśmy bardzo powrotu do normalności. Bardzo na to liczę, że w krótkim okresie czasu, gdy zrealizowany zostanie Narodowy Program Szczepień na dużą skalę, także w naszym województwie, wówczas ten powrót do normalności będzie oczywistością. Powiedziała Pani o Narodowym Programie Szczepień. Jednym z zarzutów pod Pani adresem było wykorzystanie szczepień, żeby zdobyła Pani większą popularność, żeby zdeklasować kandydatów innych, którzy startują w tych wyborach. Taki zarzut jest zupełnie nieuprawniony. Każdy wojewoda dąży do tego, ażeby jak najszybciej szczepić u siebie w regionie i aby jak największa ilość osób mogła już wrócić do normalności. Temu służy przede wszystkim Narodowy Program Szczepień i jakby naturalnym miejscem, gdzie najwięcej szczepień się dokonywało, był Rzeszów. Dokonywano jakichś bardzo nieusprawiedliwionych, dziwnych sposobów policzenia, przeliczenia ilości zaszczepionych do populacji mieszkańców miasta Rzeszowa. Tymczasem naturalną rzeczą jest, że mieszkańcy ościennych powiatów przyjeżdżają właśnie do Rzeszowa, żeby ten proces szczepień zrealizować. Zwłaszcza, że mieliśmy wiele miejsc, gdzie brakowało nam punktów szczepień z tego powodu, że w terminach wyznaczonych nie zgłaszały się podmioty lecznicze, które by chciały ten program realizować. I w pewnym zakresie mieliśmy wsparcie ze strony Centrum Medycznego Medyk, który takie punkty wyjazdowe organizował. A że miał dużo tych punktów wyjazdowych, w związku z tym wszystkie one były raportowane do centrali, która jest w Rzeszowie. I stąd dziwne statystyki, które powodowały, że nagle okazywało się, że w mieście Rzeszowie skala wyszczepienia jest większa. Chociaż ja oczywiście bardzo zabiegam o to, aby ilość szczepionek, która dociera do regionu i do Rzeszowa, była jak największa i abyśmy, tak jak to już podkreślałam, ten proces szczepień intensyfikowali, bo wszyscy chcemy powrócić do normalności. Wszyscy chcemy powrócić do normalności, a są doniesienia z różnych miejsc Polski, że sytuacja w szpitalach jest bardzo zła, że są zajęte łóżka covidowe, a natomiast kuleje opieka w innych dziedzinach, jeżeli chodzi o opiekę medyczną. Jak wygląda ta sytuacja w Rzeszowie? Bo coraz częściej tego typu zarzuty się pojawiają. Region był bardzo dotknięty. Jest, bo fala się jeszcze nie zakończyła. Trzecia fala zachorowań w Rzeszowie i na Podkarpaciu była bardzo duża i bardzo długotrwająca, ponieważ myśmy zaczęli zwalczać już tę falę zachorowań, poczynając od połowy lutego. Myślę, że byliśmy regionem, które stosunkowo najwcześniej dotknęła ta fala wzrostowa zachorowań. I tak się złożyło, że akurat Rzeszów oraz powiat rzeszowski, poczynając od okresu przedświątecznego do teraz, ciągle jeszcze ma największą ilość potwierdzonych przypadków zainfekowania koronawirusem. A całe Podkarpacie? Sytuacja... Przepraszam, że przerwę. A całe Podkarpacie? Całe Podkarpacie także, tyle tylko, że ta fala zmieniała się. Zaczynaliśmy od powiatów południowych, powiat bieszczadzki i sanocki, gdzie najpierw najwięcej było zainfekowania, następnie właśnie powiat rzeszowski. Potem przyłączały się inne powiaty, powiat łańcucki, powiat mielecki. Natomiast w punkcie takim kulminacyjnym liczba osób hospitalizowanych w regionie przekroczyła 2100 pacjentów. No i
to był akurat poniedziałek wielkanocny. Cały następny tydzień był bardzo trudny. Ta ilość pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 nie malała. I dopiero tak naprawdę od tygodnia zaobserwowaliśmy pewien spadek w ilości hospitalizowanych, ale niezmiennie jest to bardzo duża ilość osób, ponieważ na wczoraj prawie 1800 pacjentów przebywało w podkarpackich szpitalach, 208 wymagało wsparcia respiratorowego. Nasz region jest regionem o stosunkowo małym potencjale łóżek szpitalnych, a więc to obciążenie taką ilością pacjentów jest rzeczywiście ogromnym wysiłkiem dla podkarpackiej służby zdrowia i na pewno także dostępność do opieki medycznej w związku z tym wysiłkiem, który jest dedykowany opiece nad pacjentami z COVID-em, jest zdecydowanie trudniejsza, ale staramy się utrzymać pewną równowagę. Są takie oczywiście specjalizacje, które utrzymywaliśmy, a więc przede wszystkim onkologia, która nie może liczyć na to, aby czas wpływał tutaj korzystnie na opiekę nad pacjentem. Natomiast to odbywało się ogromnym wysiłkiem przede wszystkim personelu medycznego oraz dyrekcji szpitali. I musimy kończyć naszą rozmowę. Wszystkie oczy są zwrócone na Rzeszów. Coraz bardziej, można powiedzieć, jeżeli wybory odbędą się w zaplanowanym terminie, czyli 9 maja, to przez moment Rzeszów stanie się prawdziwą stolicą Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem była pani Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.